Wysokość trójkąta równobocznego jest o 2 krótsza od boku tego trójkąta. My musimy obliczyć, ile jest równy bok trójkąta. Rysunek do tego zadania mógłby wyglądać w następujący sposób. W zadaniu jest mowa o trójkącie równobocznym. Oznaczmy sobie bok tego trójkąta równobocznego, którego długość musimy policzyć literką A. Trójkąt równoboczny ma wszystkie boki tej samej długości. No i również wysokości wszystkie są tej samej długości. Oznaczmy sobie, narysujmy sobie jedną i oznaczmy ją literką H. Mamy powiedziane w treści zadania, że jeżeli wysokość trójkąta równobocznego jest o 2 krótsza od boku tego trójkąta. To znaczy, że jeżeli do wysokości H dodamy 2, no to w rezultacie musimy otrzymać bok trójkąta, czyli w naszym przypadku A. Wiemy jednak, że jest wzór na wysokość trójkąta równobocznego, ja ją może tutaj na marginesie napiszę. H równa się A pierwiastków z 3 przez 2. W związku z tym, w tym równaniu możemy teraz pod H podstawić właśnie A pierwiastki z 3 przez 2 i otrzymamy równanie ze względu na niewiadomą, szukaną literkę A. Czyli podstawiamy. Zamiast H piszemy A pierwiastki z 3 przez 2, jeszcze mamy plus 2, równa się A. No i rozwiązujemy teraz to równanie. Możemy na początku pomnożyć je stronami przez 2, żeby się pozbyć tego ułamka. W rezultacie po lewej stronie otrzymamy A pierwiastki z 3 plus 2 razy 2, czyli plus 4, równa się 2a. No i teraz przenosimy wyrażenia z a na jedną stronę liczby na drugą. Po lewej stronie otrzymujemy a pierwiastki z 3 minus 2a, a po prawej stronie przenosimy czwórkę, czyli mamy minus 4. Teraz możemy wyciągnąć a przed nawias tutaj. W nawiasie zostanie pierwiastek z 3 minus z tego drugiego 2. Równa się minus 4. No i teraz dzielimy to równanie stronami przez wyrażenie pierwiastek z 3 minus 2. No i w wyniku tego po lewej stronie zostanie po prostu a po prawej stronie minus 4 podzielić na pierwiastek z 3 minus 2. No i teraz tyle wyszedł równy bok naszego trójkąta równobocznego. Widać, że takiej odpowiedzi nie ma wśród zaproponowanych możliwości, więc musimy przekształcić to wyrażenie liczbowe. Też tutaj w jednej linijce będę to kontynuował. Możemy na początku wyciągnąć minus w mianowniku, dzięki temu skróci się z minusem w liczniku, czyli licznik przepisuję na razie bez zmian minus 4, a w mianowniku napiszę po prostu minus i w nawiasie będzie wtedy zamiast minus 2, 2, a zamiast pierwiastka z 3, minus pierwiastek z 3 i w wyniku tego te minusy się skrócą i po prostu otrzymamy 4 dzielone przez 2 minus pierwiastek z 3. Teraz wypada jeszcze się pozbyć tej niewymierności z mianownika. W związku z tym mnożymy ten ułamek w liczniku i w mianowniku przez to samo wyrażenie, a mianowicie przez to wyrażenie, które jest w liczniku tylko z plusem, czyli przez 2 plus pierwiastek z 3 w liczniku i w mianowniku również przez 2 plus pierwiastek z 3. W wyniku tego w liczniku otrzymamy 4 razy 2 plus pierwiastek z 3, a w mianowniku otrzymamy wzór skróconego mnożenia a minus b razy a plus b, co daje w rezultacie a kwadrat minus b kwadrat, czyli 2 do kwadratu to jest 4, minus pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli minus 3. Zatem w mianowniku mamy tak naprawdę 4 minus 3, czyli 1, czyli a jest równe po prostu licznikowi, czyli 4 razy 2 plus pierwiastek z 3. Zatem odpowiedzią w tym zadaniu jest a.